Tutaj wyszło naprawdę bardzo dobrze, chociaż mamy tą pożyczkę, ale tak czy siak wyszło dobrze. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj kolejny już odcinek z serii gry Turmoil, czyli z naszego YouTube'owego ropowego raju tak zwanego, gdzie będziemy kontynuować naszą kampanię, w której obecnie jako Ricardo przewodzimy. I co? Zadałem wam pod ostatnim odcinkiem pytania, co byśmy chcieli i co powinniśmy ulepszyć. Powiedzieliście, że przede wszystkim powinniśmy ulepszyć właśnie szerokość rur i z tego co pamiętam, to powinniśmy ulepszyć prędkość koni? Tylko jak to ulepszyć? Jak ulepszyć prędkość koni? Tutaj speed. Czy to jest to? Speed. Try the doors them forever. This will make them fight. Nie. To znajduje szybciej nam szybciej będą znajdywali nam wiecie co, nie? Tutaj, że możemy 25 koni wypożyczyć. How much you have with the handy horse counter? Aha, czyli tu będzie nam liczyło, ile mamy koni, a tu będzie nam liczyło takes the horse stronger, take a pool larger wagon. Czyli tu będziemy mieli większe wagony. Ale ja chciałem, żeby mieć szybsze konie, a nie widzę czegoś takiego. Może jestem ślepy, timer. Better resistance, to nie. Branches to też nie, ale to też by było fajne, nie? Żebyśmy mogli więcej rur do jednego tego podłączać. I to mogłoby spowodować, że będziemy mogli, zamiast stawiać kolejne te, będziemy mogli trzy odnośniki do jednego tego. Może? A kupię to. Kupię to, nie wiem czy powinienem, ale to kupię. Chciałbym właśnie te konie ulepszyć, ale nie mam jak, więc Town Hall, zobaczymy czy mamy, czy już jakieś akcje tutaj w tym sezonie zostały zrobione. Nie, no tutaj są naprawdę bardzo dobre rzeczy, więc ja tutaj będę chciał iść. Zobaczymy gdzie chcą iść nasi pobratyńcy. No tutaj jest, bardzo się biją o to miejsce. Aha, czyli ja znowu stałem na 1000, oni na więcej, więc ja, mi starczy na to, żeby jeszcze pojechać i kopać. Tak jest, zostanie mi 1000 mamony, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. I teraz, dalej mamy 6 miesięcy, dalej mamy dig, tutaj jest bardzo dobra cena, więc jak zawsze stawiamy dwóch tutaj naszych szukaczy, niech szukają, zobaczymy co znajdziemy, jak zawsze zaczynamy serię z Turmoila, tym razem dwie rozgrywki będą, bo w ostatniej były trzy i ten odcinek trwał pół godziny. I tak chyba średnio wam się to spodobało, więc zrobimy tak jak zawsze nasze takie 20-minutowe odcinki. Na samym środeczku coś jest, więc kopiemy tak gdzieś dotąd. You can now connect three pipes to each joint. No właśnie. To grab pipe, just click on it. Dobrze. No i tutaj też możemy, ale kurde, no właśnie, tutaj więcej zapłacimy za tą rurę niż... Kurde, i teraz nie wiem co mam robić. Potem tutaj damy wagon, przynajmniej dwa i będziemy sprzedawać. Pytanie, co powinienem zrobić z tym tutaj jeziorkiem? Czy podłączyć... Kurde, no... Może nie. Nie wiem, spróbujemy w taki sposób. Myślę, że to jest zły pomysł, iż lepiej, jeżeli to jest aż tak oddalone, lepiej byłoby jednak tam wybudować kolejne, ale dzięki temu będziemy nam dużo łatwiej sterować to wszystko. Będzie nam dużo łatwiej wybudować tutaj silos i trzymać to do ostatniego dnia. Myślę, że to ma sens, nie wiem tylko czy to ma sens przy takim wyrobie. Przy takim wyrobie, kiedy... O, to jest naprawdę duża ta, więc... Tutaj ulepszymy naszą rurę, bo to jest, wydaje mi się, że to jest naprawdę duże wyrowisko. No i co? I wynajmiemy jeszcze dwóch tych, niech szukają i kupimy jeszcze jeden wagon. Tutaj cena spada, więc tutaj już przestańcie sprzedawać, teraz sprzedajcie tu. Na początku oczywiście przydadzą nam się pieniądze, więc niech wydobywają. Rura się ulepsza i stąd będziemy dużo szybciej wydobywać. Jeżeli tutaj uda się jeszcze coś znaleźć im, no to będzie super. Tak, i udało się, więc tutaj też byśmy mogli przejść, ale jeszcze nie.
Jeszcze nie, bo stąd tutaj siorbiemy sobie złoto i zaraz się wyleje. Nie chcę, żeby się wylało. Zbierajcie, 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 zbierajcie. Ej, zbierajcie, dobra, mam 5 wagonów. Myślę, że wystarczy. Niech jeszcze sprzedadzą, tutaj coś jest. Ale ja nie mam zbytnio kasy. Czy pożyczka jest dobrym pomysłem? Bo już jest koniec lutego. A u nas z kasą dalej bardzo średnio. Ale dobra, teraz mam więcej kasy, więc... O, tutaj też coś jest. Dobra, więc spróbujemy. Ale znowu się rozlewa. Ej, o co chodzi? Czy to może nie był dobry pomysł, żeby polepszyć tą rurę, co? Może to wcale nie był dobry pomysł. Tutaj też coś jeszcze jest, więc... O, tutaj trafiliśmy, więc tutaj dobra. Tu niech idzie do tego mała rura, ale to też jest całkiem duże złoże. No, aż tyle jest? O co chodzi? Dobra, no to... Nie, no to wy to storujcie, no. Znowu rozlewam ten i znowu będę płacił kary za to, że rozlewam. Nie idzie to najlepiej, nie idzie to najlepiej. Dawno nie grałem w tą grę, ale trzeba przyznać, że no nie idzie to najlepiej. Nie mamy kasy, to po pierwsze. I dobra, wezmę pożyczkę, no trudno. Wezmę po tysiaku pożyczki. Spróbuję jeszcze tutaj znaleźć tą ropę. Bo skoro... ale marzec, kwiecień. Fuuu. Szybko te silosy nam się zapełniają, więc budujemy kolejne. Niestety jeszcze upgrade'ować ich nie możemy. Ceny są za małe. O, trafiliśmy. Więc tutaj dobra, a tutaj też polepszymy, tutaj i tutaj. A tutaj zobaczymy najpierw, jaka jest ta. Jak głębokie. No dobra, polepszmy też i tutaj. I to już będzie tyle z naszego, wiecie. Czy da się spłacić? Nie, nie da się spłacić niestety, więc tak czy siak będą nam zabierali. Ale musimy już coś chyba chociaż troszeczkę sprzedać. Chyba, że weźmiemy jeszcze weźmiemy pożyczki. Po to, żeby zbudować kolejny silos. I jeszcze jeden silos. I dzięki temu... To jest właśnie ta technika, którą ja lubiłem robić. Tylko mamy trochę mało koni. Boję się, że znowu będziemy myśli... Nie, teraz już nie weźmiemy pożyczki. Po prostu sprzedamy 3 wagony. 3 pełne wagony sprzedamy. Kurde, no to może... To jest właśnie tak, jak ja sobie to wyobrażałem zawsze. I jaką ja technikę lubiłem właśnie robić. O nie, wylewa się. Właśnie o tym mówiłem, że trzeba kupić dużo więcej koni. Dużo więcej koni, dużo więcej koni. Wszystko na konie w tym momencie. Chociaż no cena jest naprawdę bardzo wysoka w tym momencie. Więc sprzedajmy wszystko, dopóki cena jest wysoka. Jak cena spadnie do $1.20, to przestaniemy sprzedawać. Ale no dopóki cena jest wysoka. Tylko no właśnie, teraz znowu chodzi o konie. Kupimy maksymalną ilość koni. Żeby nam się nie wylewało. Nie chcemy, żeby nam się wylewało. Mamy już maksymalną ilość koni. $1.42. Wow, no to cena jest naprawdę ogromna, więc wszystkie konie niech sprzedają. Tylko niech oni zabierają stąd, a nie stamtąd, bo cena jest naprawdę ogromna. A oni zabierają to wszystko z silosów i przez to ja znowu będę rozlewał. Z 3 maja, a ja rozlewam. Dobra, koniec sprzedawania, koniec, koniec, koniec. Wy wszyscy... O! Idzie słabo! Rozlewacie, czemu rozlewacie? Czemu nikt nie odbiera? Jest maj, koniec maja trzeba zacząć, musimy zacząć kończyć. A niestety cena spada. Cena spada, mamy bardzo dużo... Dużo rzeczy, tu jest naprawdę bardzo duża... Bardzo duży zbiornik. Mamy 1500 pożyczki, ceny spadają i tutaj... Więc no jest średnio. Jest średnio, czemu tutaj tak średnio to się wydobywa? Aha, tutaj przestało się wydobywać, więc teraz tylko stąd idzie. Może tu jest po prostu za mała przepustowość. Więc teraz zbieramy wszystko do silosów. No bo musimy, wybudujemy im jeszcze jeden silos. Z nadzieją, ale cena spada i tu! Wybudujemy im jeszcze jeden silos z nadzieją, że ten tutaj zostało już tylko, więc ja tutaj troszeczkę jeszcze sobie wybuduję, żeby zobaczyć, jak duże to jest. A może właśnie, może ja dlatego tak mało wtedy wydobywałem tędy, bo ten? Nie, no teraz jest okej. No to jest naprawdę dużo, ale właśnie ostatni miesiąc. Musimy sprzedawać, musimy tak czy siak, ale cena spada. Nie wiem, sprzedajmy tutaj wszystko na razie. A tutaj zacznie... No nie, no nie, przegrałem, zrąbałem to, nie zdążę tego sprzedać. Tutaj zaczniemy sprzedawać, to cena tutaj powinna zacząć wzrastać. Ale no po takich groszach teraz to sprzedaję. Zrąbałem i to bardzo. Teraz też nic nie odbieram, więc dostanę karę za to, że powylewałem. Tutaj cena zaczyna rosnąć, więc idźmy tutaj wszystko. No, będę płacił kary za to, że powylewałem. Nie sprzedam tego. Jara!
To nie było za mądre, to nie było za mądre. Znaczy, nie wiem, gdzie tak naprawdę popełniłem błąd. Nie wiem, gdzie popełniłem błąd. No ale trudno, no, no co poradzę, no popełniłem ten błąd. Może i sprzedam, ale sprzedam po groszach, naprawdę, no. Sprzedawałem większość czasu po 0,50, teraz cena rośnie. Ale tak czy siak ja już nie zdążę tego wszystkiego sprzedać, bo koniki są troszkę za wolne, koniki jeszcze odbierają stamtąd. Jaki tam był wielki zbiornik jeszcze. Wow, szkoda, że tego nie odkryłem, było naprawdę jeszcze dużo rzeczy do sprzedania. Ostatni dzień. 3000 zarobiłem. Słabiutko, słabiutko, niestety. Bardzo słabo. Najsłabiej, nie no, nie najsłabiej, byłem drugi. Trzeci, no drugi byłem, ale tak czy siak. Słabo, nie podoba mi się. Salon otworzyli. You might have some interesting offers for you. Is there anyone you'd like to talk? Ale po co ja mam do Williama? It does interest you. Pay more, me some cash and tell. I can offer you 50% discount to have for 1 year's payment in cash. No, okay, no, bye. Dobra, na razie tym nie chcę się przejmować. Za dużo też nie możemy ulepszyć niestety, bo nie mamy zbytnio kasy po tym, co nam przed chwilą nie wyszło. I za dużo zrobić nie możemy. Pożyczkę spłaciliśmy. Starczy nam na... A właśnie, nie no, to co teraz mieliśmy, to był naprawdę bardzo dobry land, bardzo nawet dobry, chociaż nie, tutaj byłem, 46, to był jeden z najlepszych landów, tutaj idzie w dół, tu było 50, ale tutaj rośnie, więc ja chcę to. A czemu teraz po 2000 się wchodzi? Ja nie mogę więcej wejść, muszę gdzieś, gdzie tanio po prostu kupię. Dobra. Udało się. Nie mam więcej kasy, musiałbym wziąć pożyczkę, więc wziąłem to i zostało mi akurat 2000 na to, żeby zrobić dalszą część. Po raz kolejny mam... Nie, teraz mam cały rok. Dobra, więc spoko. Skoro mam cały rok, można to już rozegrać całkowicie inaczej. Teraz może będzie miało sens to, na co wpadłem wcześniej, czyli po prostu jedna... Wiecie, jedna... No jeden to, jeden rig i dużo stilosów. To może mieć sens, nie musi, no nie musi. Niestety w ostatnim momencie nie wyczerpaliśmy, no nie wstrzeliliśmy się po prostu w cenę i musieliśmy sprzedawać po bardzo, bardzo słabej cenie, co niestety troszeczkę nas wyeliminowało. Dobra, tutaj jest. A dobra, teraz spróbujemy z dwoma tymi. Tak przynajmniej, o, dwa mogą być, myślę. Bo stąd będzie bliżej tam. Okej. Niech idzie dalej już, bo widzę... O, tutaj jest coś? Dobra, no to tu niepotrzebnie szliśmy dalej, ale... Polepszmy tą i kupmy wagony... Dwa, które będą sprzedawały tutaj, bo rośnie cena. No i na razie niech to tak się skończy. A tutaj będę sobie budował dalszą linę. Za pieniądze, które zarobię stąd. Okej, też trafiliśmy, tylko tutaj trzeba kolejne... Niestety trzeba kolejne w... wagony, więc niech ten będzie niebieski. Ale czemu ty tam biegniesz? Aha, no bo tu się rozlewa, bo niestety... Znowu zrąbałem. Dobra, muszę wziąć pożyczkę. Znowu wezmę pożyczki dużo na konie. No ale muszę, no muszę. Starczy tyle wagonów. A tu jest naprawdę świetna cena, więc sprzedawajcie wszyscy tutaj. Wszystko, co macie, sprzedawajcie tutaj. Ale też musicie właśnie odbierać te rzeczy. Teraz mam więcej kasy. Tutaj jest coś jeszcze, tylko nie wiem, czy znowu, co bardziej mi się opłaci. Ile tutaj mi rura zajmie? 350. A, no to jest to samo, co postawienie nowego rigu. Więc postawię nowy rig. Tutaj musicie ten... Dobra, kupimy już wszystkie konie, no bo naprawdę jest bardzo duża cena. Jest ogromna cena, wręcz bym powiedział. I tutaj, wszystko tutaj. Wszystko, co macie. Nieważne ile, bo wydaje mi się, że to może być... To może być dobry rok dla nas, bo cena... O, tutaj też jest, zaraz przy tym, patrzcie. No to jest naprawdę szczęście. Zobaczymy, zatrudnimy kolejnych trzech diggerów, niech sprawdzają. I teraz przy takim obrocie sprawy, przy tak dobrej cenie, ja nie potrzebuję na razie przynajmniej mieć silosów. A cena trochę spada, ale tutaj za to rośnie, więc jak spadnie do poniżej dolara, to kończymy sprzedawanie, tylko to od razu musimy zacząć budować silosy w takim razie, jeżeli kończymy sprzedawanie. Tak jest. Kończymy sprzedawanie.
budujemy kilka silosów. A tutaj i tutaj. Nie wiem, czy to miało jakikolwiek sens, ale zobaczcie, jak to szybko się ładuje. I czekamy na kolejną dobrą cenę. Dobra cena, ja mam na myśli powyżej dolara. Powyżej dolara będzie dobra cena. Boję się, że to już są wszystkie złoża. Wyszło naprawdę bardzo dobrze z tymi złożami, bo były blisko, więc nie trzeba było głęboko kopać po nie, ale teraz no powoli tutaj myślę, że już się wybrzdykujemy z tego. Ci drauzerzy tutaj nasi nic nie znajdują na razie, więc może być z tym problem. Ale mamy już 3, mniej więcej na środku mapy, więc teraz będzie dużo łatwiej, dużo taniej nam ten. Tutaj dolar 8. No to jest dobry moment, żeby posprzedawać wszystko tak naprawdę tutaj. Bo czemu by nie? No to jest dobry zarobek. Mamy bardzo dużo już oleju w naszych silosach, więc trzeba też się tego trochę pozbyć. Niestety zacznę trochę wylewać. Więcej koni kupić nie mogę, więc możliwe, że będziemy musieli zainwestować w to, żeby kupić troszkę więcej możliwości posiadania większej ilości koni niż 15. Ale na razie, no na razie musimy sobie z tym poradzić. Tam się wylewa, tu się wylewa. Dobra, tutaj jakoś to nam się udało uratować. Cena spada, więc znowu będzie trzeba do silosów. Tylko że silosy mamy już pełne. Okej, tu się skończyło wydobycie. I tutaj już nic nie ma, więc to na razie nam odpada. Zostały nam 3. Okej, gdzie on znalazł? Tutaj znalazł, spoko. Więc tutaj jak spadnie do poniżej dolara, to znowu przestajemy sprzedawać. Dobra, przestajemy sprzedawać. Zrobiliśmy naprawdę mnóstwo kasy, więc teraz stąd idziemy tutaj i będziemy powoli sobie szli w dół. Z tego co słyszałem, to tylko jeden nam gwizdał, że jest taka cena na niej. No tutaj znowu rośnie do powyżej dolara. Jak znowu dojdzie do mniej więcej poziomu dolara 10, to zaczynamy sprzedawać. Idzie to naprawdę dość szybko rośnie cena, więc okej, tutaj nic jeszcze nie ma. Tutaj raczej też nic nie ma, więc po prostu idziemy z rurą w dół, mając nadzieję, że coś znajdziemy. Dolar 5. Dobra, sprzedajcie chociaż trochę. O, tutaj znaleźliśmy bardzo dużą tom, więc od razu ulepszamy ładunki. Tutaj już nic nie ma, ale ja wyślę jeszcze tak no z dwóch przynajmniej, żeby tutaj szukali, bo to jest nam dość potrzebne. Tutaj spada cena już znowu poniżej dolara, ale tak czy siak myślę, że powinniśmy sprzedawać, bo będzie ciężko. Do 90 centów teraz, bo i tak mam już bardzo dużo kasy, więc tutaj wyszło naprawdę bardzo dobrze. Chociaż mamy tą pożyczkę, ale tak czy siak wyszło dobrze. Dolar, 90 centów. Dobra, niech teraz już zamykajmy. Niestety nie mam gdzie już postawić kolejnego tego, nie? No nie mam. No tutaj też się nie zmieści, nie? Więc a może gdybym bardziej wtedy... Nie, to tak czy siak by się nie zmieściło. Okej, okay, więc silosów więcej już nie kupię. To może być jakiś tam... Okej, okay, można przyspieszyć, tak? To może być jakiś tam program, którym X-em się przyspiesza. No dobra, więc przyspieszmy sobie czas. Tak, idzie teraz szybciej. A, trzeba trzymać, dobra. Niestety zapełniają nam się te. Więc musimy tutaj troszkę, choć... Nie no, musimy wszystko zacząć tu sprzedawać. Bo zapełniają nam się już silosy. Tutaj nam się wylewa, widzicie, tam też nam się wylewa. Jest problem, no z tym jest problem, ale... Tak czy siak, cena jeszcze jest ok, jeszcze jest ok. Więc no tutaj już nie mamy zbytnio na co czekać. Okej, tutaj jest dużo wyższa cena, więc go, 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 go. Tutaj teraz wszystko. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu na to wszystko. A tak naprawdę... Do you think there's no more oil left in the ground? Click on the cash counter and... Okej. Nie no, jeszcze mamy tutaj. Ale no nie wiem, czy ma sens jeszcze szukać... Ale dobra, szukajmy. Tu naprawdę cena jest świetna, więc teraz wyprzedajmy większość naszych rzeczy. Ona się utrzymuje, co dziwne. Teraz wyprzedałem się praktycznie ze wszystkiego. Sprzedajmy całe nasze oszczędności teraz. Dobra, teraz już trzeba niestety zamykać. No i co? Wydobywamy resztę, storujemy resztę. Prawdopodobnie nie ma już nic więcej. Tu już jest na wyczerpaniu. I teraz po prostu sobie poczekamy do końca, dotąd aż cena wzrośnie, żeby sprzedać resztkę naszych rzeczy i 30 tysięcy zarobku. W poprzedniej mapce straciliśmy dużo i było naprawdę słabo, więc teraz okej, speedujmy nasz tutaj wrzesień, cena rośnie powoli, tutaj po prawo, ale chciałbym, no mam dużo czasu, jest dopiero wrzesień tak naprawdę, więc ja bym chciał, żeby cena była jakaś dolar 40 nawet, 30. Dobra, go, dolar 30, wszystko sprzedajemy. Wszystko sprzedajemy od razu. To jest naprawdę dobra cena, nie ma już nic więcej.
Więc kończymy. Jak się kończy? Tutaj. Za 333 kończymy. O, było. Widzicie, a nie znalazło. A więc zarobiłem 27 tysięcy dolarów. To jest naprawdę bardzo dobra cena. Trochę dostaliśmy kary za... wiecie, za wylanie i dostaliśmy też trochę za pożyczkę. Ale tak czy siak wyszło nam naprawdę bardzo dobrze. Więc super, jestem dumny, lecimy dalej, zobaczymy jak innym poszło. Myślę, że nam poszło zdecydowanie lepiej, chociaż inni też dobrze zarobili, ale ja zarobiłem 30 tysięcy. Zobaczymy jeszcze tylko... Do you feel only my person has room for improvements? Go to my tips and... Aha, czyli są jakieś tipy, tak? Okej. Za ile? 25 bukarus. Ale czym są bukarusy? Czy to są te nasze te? Nie wiem. Oil is only pumped as fast as the narrowest pipe in the chain can handle. Okej, czyli jeżeli mamy dwie ulepszone, ale ta na środku jest nieulepszona, to tylko będzie tak jak ta nieulepszona. Dobra, więc rozumiem. Więc mówi, że musimy po prostu ulepszać wszystko. No tak jak powinno być. Dobra, tutaj nic, tutaj też raczej nic. I chcę zobaczyć jak ten. Chcę zobaczyć ile ta moja miała ocena, bo ja kupiłem sobie... Tutaj czy tutaj? Aha, niebieski, tak? Więc ja tutaj miałem 43, to naprawdę dobrze. Więc powoli powoli kończymy tą tutaj etap i myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Było naprawdę bardzo fajnie. Dostaliśmy naprawdę duży zastrzyk gotówki po bardzo nieudanej pierwszej połowie mapki. Na dzisiaj to już wszystko. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować i zaprosić do następnego już odcinku. Tak więc... To już na tyle, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się spodobało, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!